Dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych gminy Końskie w czwartek rywalizowali w zawodach w mini piłce siatkowej. Zorganizowano je w hali sportowej przy szkole w Dziebałtowie. Gospodarze okazali się bardzo niegościnni, wygrali zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców. Do rywalizacji dziewcząt przystąpiły tylko dwie drużyny, szkoła podstawowa Dziebałtów oraz szkoła podstawowa nr 1 w Końskich. Gospodynie wygrały mecz wyraźnie 2-0 i to one zgarnęły puchar burmistrza miasta i gminy Końskie. Więcej działo się w turnieju chłopców, tam do zawodów przystąpiło 6 zespołów, a organizatorzy podzielili je na dwie grupy, w których grano systemem każdy z każdym. Do rywalizacji przystąpiły szkoły Dziebałtów, Nieświń, Stadnicka Wola, Kazanów, Rogów i szkoła podstawowa nr 1 z Końskich. W finale po zaciętym boju uczniowie z Dziebałtowa pokonali tych z Nieświnia, a w meczu o trzecie miejsce Stadnicka Wola była lepsza od Kazanowa. Ostateczna kolejność w turnieju chłopców. Pierwsze miejsce szkoła podstawowa Dziebałtów, drugie szkoła z Nieświnia, trzecie ze Stadnickiej Woli, czwarte szkoła podstawowa Kazanów. Piąte miejsce ex aequo zajęły szkoła podstawowa z Rogowa i szkoła podstawowa nr 1 z Końskich. Dyrektor szkoły w Dziebałtowie Beata Zbruk wręczała nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich dla najlepszych ekip.